powinniście wyciągnąć telefony, odnaleźć ją w swoich socialach i polajkować, bo warto. I przyznacie mi za chwilę rację. Miłej zabawy! Dziękuję. Wyszłam na Oli brawach. Dziękuję. Teraz mam swoje. Także super. Taka zabawa trwa. Także nie zatrzymujemy się. Szalejemy dalej. Ja będę wodzirejem. Także... Tak, no ja w pewnym sensie też można powiedzieć, że przyjechałam z Trójmiasta, bo przyjechałam z województwa podlaskiego i my mamy 3 zamieszkałe miasta. To jest Białystok, Łomża, Suwałki. Jest ktoś z Łomży? Nie? No i właśnie Łomży. To jest mój najważniejszy przekaz. No, jeśli macie coś zapamiętać, to to. Tak, nie za szybko. Tak, czuję, że nakurwiam. Tak, no też są takie stereotypy o Podlasiu, że może my jesteśmy zacofani, że może u nas nie ma Coca-Coli, jest tylko kwas chlebowy. To akurat prawda, także dzisiaj się opiję. Też niektórzy myślą, że u nas z kranu zamiast wody leci bimber, bo tańszy. No i muszę wam powiedzieć, że ja myłam się w domu tydzień temu i jeszcze mnie trzyma. Także gdybym tam spadała, to mnie łapcie. No tam w końcu jest lawa. Dla tych, co mieli dzieciństwo. Też w ogóle, żeby was właśnie utwierdzić w tym, że my jakoś tam na Podlasiu jesteśmy zacofani, to muszę wam powiedzieć, że my cieszymy się z tego, że Euro 2012 będzie w Polsce. No, jakoś nas tam cieszy, także zapraszam na piłkarskie emocje. Też jak mówiłam te wszystkie swoje żarty w domu, to u mnie wszyscy bardzo mocno się śmiali. Być może dlatego, że mieszkam sama. Ale miałam nacie rozjebane. No i też pewnie macie różne natręctwa w życiu. Ja też mam. Ja mam coś takiego, że kładę się wieczorem spać, bo zazwyczaj wtedy ludzie się kładą, to muszę mieć wszystkie gary pozmywane, wszystkie talerze pochowane w szafkach. Pani też. No bo mam taką wizję, że jeśli akurat tej nocy bym umarła i rano by mnie znaleźli i zobaczyli, że jednak mam to wszystko na wierzchu, to ktoś by przyszedł i stwierdził: o kurwa, pewnie od tego chaosu umarła. Więc ja tam wolę wszystko mieć pochowane. No ale też dla mnie najlepsi są ludzie ci, którzy poprawiają po zmywarce. A to trzeba zaufać. Trzeba uwierzyć. Bo później ta maszyna jest załamana. Ona nie wie, po co żyje. Ma depresję. Trzeba mówić: to nie twoja wina, to tabletki. Dziękuję. To pisałam 3 dni. Tak, no. No i co? Ogólnie też jak ja idę do sklepu spożywczego i widzę, że tam są ładne banany i brzydkie, to biorę te brzydkie, żeby nikt nie pomyślał, że jestem zuchwała. Także jak pójdziecie do sklepu i zobaczycie, że tam są ładne banany, to znaczy, że ja tam byłam i dla was zostawiłam.
Także nie dziękujcie. Ale też widziałam taką sytuację w sklepie, że była matka z dwójką dzieci i te dzieci takie tam niegrzeczne, w ogóle nie słuchają. No i w końcu ta matka się wkurzyła i mówi: przestańcie krzyczeć, bo wypadną wam oczy. No i te dzieci takie zdziwione, prawda? I pytają: mamo, ale dlaczego? A ona mówi: bo tak robicie. Ona była super inteligentna. No i teraz jest coś takiego, że coraz więcej osób wierzy w to, że Ziemia jest płaska. No ale jak za dzieciaka uwierzysz, że od krzyku wypadną oczy, to potem jako dorosły możesz uwierzyć, że gdzieś za rogiem się spierdolisz z mapy. Trzeba uważać, co się mówi. Też ja jestem taką osobą, że czasami długo milczę. Długo milczę, bo jestem spod znaku bliźniąt i te... Jeszcze nie było żartu. Sama się zaskakuję. Dobrze poukrywałam. Jestem spod znaku bliźniąt i długo milczę, bo te dwie osoby we mnie mają ciche dni. Także też jak się dwóch bliźniaków spotka, to jest tak dużo osób, że mogą zagrać w debla. No i niektórzy mówią, że ryby też mają podobnie, ale mi się wydaje, że nie do końca, bo jednak ryby nie utrzymają rakiety. Tak mi się wydaje. I też niedawno było takie święto, walentynki. Do mnie dopiero dotarło. No i to jest takie, wiadomo, święto miłości, par, serduszek. No i jeśli tego dnia jesteś singlem, to najlepiej, żebyś był utworem muzycznym. Inaczej cała ta sytuacja trochę wkurwia. No ale ci, którzy są sami, powinni się cieszyć, bo przynajmniej mogą całą wypłatę wydać na siebie. A w życiu nie ma lepszej sytuacji. No i też takie słowo wtedy panuje, tak częściej się o nim mówi, miłość, prawda, miłość. No i to jest tak, że ludzie biorą tylko miło, a tam jest jeszcze te sici i to są te wszystkie trudności. Ten kredyt na 30 lat, na 25, bo już 5 lat spłacamy. No i też w słowie miłość jest ukryte słowo łoś. Ale to wam nie będę tłumaczyć. Każdy sam do tego dojdzie. No i też nawet jak ktoś się nie przyznaje, no to raczej każdy szuka miłości, no właśnie oficjalnie lub nie. Bo chcę mieć tą jedną osobę, która wkurwia. No i ja też szukałam miłości tam, gdzie jej nie ma, czyli na Tinderze. No i tam przeglądałam zdjęcia różnych mężczyzn i niektórzy mieli tam IQ kamienia, prawda? Niektórzy urodę kamienia, jeden się wkurwił. Ja? Nie bierz tego do siebie, to są tylko żarty. No i tam przeglądałam, no i u jednego z mężczyzn zobaczyłam, że ma taki opis: lubię teatr. I sobie pomyślałam: wow, co za wrażliwa dusza, może nas sparuje, może coś z tego będzie, prawda? No i mu kliknęłam w prawo i rzeczywiście nas sparowało, a później doczytałam, że miał napisane: lubię Tatar. Także uważajcie, komu klikacie, bo nie było z tego spektaklu, tylko mięsny jeż. Także uważajcie. Ale też teraz mam chłopaka, no i on tą taką opaskę elektroniczną nosi na ręku. No i tam, wiadomo, mierzy wszystko, kroki, oddech, sprawdza, czy żyje, czy naprawdę żyje. No i raz tak wstaje rano, to się super mądrą osobą, i mówi: spałem lepiej niż 70% osób. I ja mówię: gratulacje. To jest jeden z większych sukcesów w twoim życiu. I on tak po chwili kładzie się znowu i ja mówię: co ty robisz? A on: cisnę do setki.
Także to mi wyjaśniło, po co są te wszystkie opaski, prawda? A teraz już wiem. No i też ja w ogóle tam wrzucam swoje filmiki na YouTube'a, ludzie mi tam komentują, ja się zastanawiam, czy mam żyć, czy nie, prawda? Nawet myślałam o tym, żeby się rzucić z mostu, ale później sobie uświadomiłam, że w Białymstoku, kurwa, nie ma mostu. Nie? Więc jestem zmuszona do życia. No i też kilka tych komentarzy wam przytoczę, bo ktoś napisał, masz wzrok, jakby egzorcyzmy Emily Rose były o tobie. Także miło mi, że przypominam kogoś z filmu. Prawda? To jest jednak budujące. Też ktoś inny napisał, Paulinie to nie okres się spóźnia, to Paulina się spóźnia na okres. Także też jakby już mnie tak dłużej znał. No i taki trzeci komentarz, mój ulubiony. Twój występ dał mi energię na cały dzień. Zaraz idę na basen. Mam nadzieję, że się nie utopię. No i że bardzo się cieszę, że jestem dla kogoś inspiracją. No i też chcę wam powiedzieć o tym, jak bardzo rozpoznawalną osobą jestem, prawda? Ktoś mnie znał. Bo w Białymstoku, gdzie mieszkam, też taką własną scenę stand-upową prowadzę, że tam raz w miesiącu jakiś komik przyjeżdża. No i kiedyś właśnie po takiej imprezie sobie wracałam, tak już późnym wieczorem, no i przechodziłam między operą a krzakami. No, u nas opera ma najlepsze położenie. No i tak sobie idę i podchodzi do mnie dwóch kolesi i pytają, czy można uśmiech. Nie, wszystko jedno. Ja jestem wesołą osobą, więc mówię, że można. Oni mówią, że skoro tak, to może pójdziesz z nami na piwo. I ja mówię, tak sobie pomyślałam, że to jest pewnego rodzaju ryzyko. To jest dwóch nieznanych typów, ale ja nie mam materiału do stand-upu, prawda? Więc mówię, dobra, to idziemy. No i poszliśmy na piwo. Ja piłam bezalkoholowe, bo byłam samochodem, oni pili takie zwykłe. No i w rozmowie też wyszło, że jesteśmy z tego samego osiedla. Więc oni mówią, że skoro tak, to może odwieziesz nas do domu. I ja sobie myślę, to jest nadal pewnego rodzaju ryzyko, ale ja nadal nie mam materiału do stand-upu, prawda? Więc mówię, dobra, to jedziemy. No i podjechałam do nich pod blok i oni mówią, skoro już tu jesteś, to może wejdziesz z nami do mieszkania, bo w środku jest jeszcze Rudy. Ja mówię, jak Rudy, to idę. No coś się odpierdoli. No i oni jeszcze taki element bezpieczeństwa wymyślili, żebym zrobiła im zdjęcie z numerem mieszkania, żebym mogła wysłać swoim koleżankom na Messengerze. I gdybym tam w ciągu 5 minut nie dała znać, że wszystko jest okej, to żeby one zawiadomiły odpowiednie służby. No i rzeczywiście tak było. Zrobiłam zdjęcie, wysłałam tym koleżankom i sobie myślę, czuję się bezpiecznie. Idziemy. No i weszliśmy do mieszkania. W środku rzeczywiście był Rudy. Oglądał program o śmiernicach. Bo wiadomo, jak to Rudy nie ma życia. Też tam zamknęliśmy drzwi do jego pokoju, żeby nie miał nadziei na powrót do społeczeństwa. Jak ktoś jest Rudy na sali, to powtarzam, są tylko żarty. Po prostu jesteście rudzi. To tak jak marchew. To nie, to... Tak. No i do niektórych to dotrze jutro. No i też tam poszliśmy do drugiego pokoju z tymi kolesiami i oni tak, że skoro zrobiłam im zdjęcie, ten jeden z nich mówi, to może bym mu wysłała na Messengerze. Mówię, dobra, to powiedz, jak się nazywasz. Ja go znalazłam, wysłałam mu i on mówi, wow, ty jesteś Potocka. To tak jak ta dziewczyna, co dzisiaj prowadziła. Ja mówię, bo to kurwa ja. No, także
tak bardzo rozpoznawalną osobą jestem, może będziemy się przy barze mijać i nie będzie wiadomo. Także tak to wygląda. No i w ogóle, bo jestem tak znaną osobą, że muszę nosić napis, prawda? Kurwa, może ktoś zapamięta. To dopiero włączam pod koniec, bo oszczędzam na bateriach. Też mam awokado. I dlaczego w ogóle, nie wiem, czy to usiądzie, dlaczego w ogóle taki tytuł programu, prawda? Otóż to jest bardzo proste, jednocześnie skomplikowane, bo guacamole to nikt by nie zapamiętał, a też moje imię ma 7 liter, moje nazwisko ma 7 liter, no i stand-up też ma 7 liter. I awokado też ma 7 liter, prawda? A tu mogłam zmieścić, kurwa, 7. To jest tak bardzo skomplikowane. Też zielony to jest kolor nadziei, prawda? Też inna sprawa, że awokado, nie wiem, czy o tym wiecie, to jest takie roślina, tak, która jest toksyczna dla zwierząt. Więc uważajcie. No i tak sobie pomyślałam, że kurde, ciekawe, czy też dla gołębi, prawda? Bo jak wyjeżdżałam, to zostawiłam trochę na balkonie i mam nadzieję, że jest toksyczne, także że zadziała. No i cóż, słuchajcie, to tyle ode mnie na ten moment. Nazywam się Paulina Potocka. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Czy ktoś mnie jeszcze pamięta? Nie! Dziękuję. Moja rodzina. Słuchaj, włączę, prawda? Na przerwie szkoda było baterii. No, to jest mój podpis. To tak jak w Ukrytej Prawdzie, to nie, że tam jest imię. To jest nazwisko. Się uspokajam, nie wiem, co ja pierdolę. Tutaj zapierdala, co nie? A tu nie. Tam jeszcze z pierwszej części żarty omawiają. Ja potem wytłumaczę, o co to chodziło. No i też w ogóle kiedyś pracowałam na poczcie. Tam przybijałam stemple we własnym tempie. Szłam raczej w jakość. Tam nikt nie miał wątpliwości, jaki dzisiaj jest dzień, prawda? No i też tam chcieli mnie trochę może zwolnić czasem, ale nie bardzo się dało. No i ja kiedyś zobaczyłam, że oni na tej poczcie wysyłają pocztą gołębie pocztowe, co nie? I to mnie tak rozjebało, że sama odeszłam. Te świry. No i też kiedyś, bo musiałam wracać na pocztę, prawda, czasem coś wysłać. No i kiedyś zobaczyłam w kolejce, że taka starsza pani stoi z wypełnionym przelewem. No i podchodzi do okienka, a ta pani w okienku już zaciera ręce, prawda, że może coś dosprzeda, może jakiś ręcznik, prawda, że może się uwolni z tego, w czym tam siedzi. No i tak mówi do tej pani, że jak pani dopłaci, to przelew będzie natychmiastowy. No ta babcia mówi, że nie, że dziękuję. Więc ta pani dalej walczy i mówi, że jak pani dopłaci, to ten przelew będzie u odbiorcy natychmiast, teraz. No i ona tak myśli, ale ja chcę, żeby do tych chujów jak najpóźniej doszło. Także to nie warto proponować rzeczy czasem, prawda? No i też moja koleżanka miała taką sytuację, że do jej mieszkania przyszła taka starsza pani i zapytała, czy może zrobić siku w tym mieszkaniu, bo ona tu kiedyś mieszkała. No tak trochę się zdziwiła, ale to taka pierwsza sytuacja w życiu, więc się zgodziła, też tam nie ma charakteru jak ja. Pani weszła do środka, zrobiła siku i mówi, że ona jeszcze zostanie tutaj na herbacie, bo jej szklanki też tu są. No i tam sobie piją herbatę, już to tak się przedłużyło dość mocno, ale w końcu ta koleżanka stwierdziła, że
trzeba poszukać jakiejś dodatkowej motywacji, żeby pani sobie poszła jednak. Więc wzięła portfel, wyjęła z niego 100 i mówi, proszę, będzie pani miała na leki. A ona, dawaj kurwa, wszystko to jest metoda na babcie. Także uważajcie, bo teraz babcie grasują po osiedlach i mają odwet za metodę na wnuczka. No, także uważajcie. No i co? Ja też z tych żartów w ogóle utrzymuję całą moją rodzinę, czyli mnie. Tak, no i tu jestem, to jeszcze postoję, prawda? Tak, jest fajnie. Taki szał, to jest taki śmiech po prostu meksykański, prawda? To on idzie od tamtej strony i to zaraz was wyjebie. Uważajcie. Jesteś moją lewą stroną, czy waszą prawą. Dodaję didaskalia, prawda? Żeby było wiadomo. Tak, no i co? Też ja muszę wam powiedzieć, że jestem taką osobą, która budzi zaufanie. Mam dowód na to, bo kiedyś stałam przed swoją klatką, podjechała karetka na sygnale, medycy wysiedli z karetki, tak spojrzeli na mnie i mówią, pani popilnuje karetki. Także jak macie jakieś takie odpowiedzialne zadania, to ja bardzo chętnie. Od tamtej pory nic mnie już takiego nie spotkało, a muszę przyznać, że oni nadali mojemu życiu sens. Także bardzo miło z ich strony. No i też jeszcze taki temat, maseczki, bo już tam jeszcze musimy czasem nosić, ale to już jest takie uciążliwe dla wszystkich i w ogóle. Ale ja chciałabym zauważyć, że to wcale nie był taki zły pomysł, bo jednak nie każdy ma taki ryj, żeby wyjść na miasto. Dla niektórych osób to jest szansa. Niektórzy całe życie czekali, żeby zasłonić twarz. Także no, niektórzy dopiero teraz mogli porobić. Tak, docencie maseczki. To są nowe możliwości, nowe perspektywy. No i też w ogóle jeszcze przed pandemią było tak, że jak jechaliśmy na SOR, bo nam rękę urwało, albo nogę, albo był jakiś ból nie do przeskoczenia, no to tam się jechało i tam dużo ludzi, wszyscy się pieklą, kogo bardziej boli, kto ma bardziej przejebane. No i ja też chciałam zauważyć, że te pretensje tam i złe emocje są zupełnie nieuzasadnione, bo jednak po prostu te sory to one już w nazwie przepraszają. Także... Dziękuję. Tak, no i też nie wiem, czy sprawdzaliście kiedyś na Google View, co się dzieje pod waszym adresem. Ja sprawdziłam, że jak ten samochodzik Google'a jechał i skanował świat, to ja akurat wyszłam na swój własny balkon. I już tam długo stoję. Bo no, dosyć dawno było. No i tak jak to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, że jestem taka wyjątkowa i w ogóle taka byłam podekscytowana nawet tym. I tak sobie chodziłam zadowolona, ale później w pewnym momencie zrozumiałam, że kurwa nie jestem wyjątkowa, tylko bezrobotna. Także to mi wyjaśniło, jaka jest moja sytuacja. No i też w ogóle chcę wam zadać takie pytania filozoficzne. Pierwsze to takie, czy wlazły wam kiedyś świnie w buraki? No właśnie, bo to tylko w Łomży. Tam są takie problemy. I drugie, trochę bardziej głębokie pytanie, to czy bita śmietana powinna mieć założoną niebieską kartę? Ja się mierzę z tym pytaniem codziennie.
A pan na występie ostatnio powiedział, to zależy jak długo. Także możliwe, że miał jakieś własne doświadczenia. No ale też byłam kiedyś na dworcu centralnym w Warszawie. Tam dużo czasu spędzam, w zależności od tego, ile mam pieniędzy. No ale kiedyś tak w ogóle stałam, jadłam kanapkę, koleś wyskoczył zza rogu i tak krzyknął, daj gryza. I się do dzisiaj boję. No ale też stałam w kolejce po bilet, bo nie zdążyłam kupić przez internet. No i tam też podchodzi do mnie taki kierownik o żul. W Warszawie to Julian. I on tak mówi, że pomoże mi kupić bilet w automacie i będzie szybciej. I ja się zgodziłam, prawda? Bo nie mam zdania. I on mi tam ponaciskał, bilet się wydrukował. Jeszcze mówi, że do Białegostoku to z tego peronu odjeżdża. I on mówi w końcu tak, ale chyba zasłużyłem na kawę. I ja mówię, że dziękuję, że tacy mili ludzie w Warszawie. A on, ale chyba zarobiłem na kawę. Ja mówię, no że mogę kupić panu kawę, ale musi pan mi coś jeszcze za to dać. Nie wiem, może jakiś żart. A on, czy bita śmietana powinna mieć założoną niebieską kartę. Także to jest taki żart od żula za 5 zł. No, przywieziony z dworca. Tak. No, kurwiamy. Też w ogóle kiedyś występowałam w Świnoujściu, to w czasie mojego występu zgasło takie światło sceniczne, a później dowiedziałam się, że było na fotokomórkę. Także teraz się tak profilaktycznie ruszam. Jakby ktoś pytał, dlaczego. Tak napierdalam po tej scenie. Już się uspokajam. Tak, no i też w ogóle jak była ta pandemia, prawda, dużo wolnego czasu, tam większość komików, artystów to sobie myśleli, czy tam samobójstwo teraz, czy jeszcze zaczekać, prawda. Ja zaczekałam, dlatego się widzimy. No ale też stwierdziłam, że trzeba wykorzystać ten czas może na rozwój osobisty, może na czytanie czegoś. No i stwierdziłam, że całe książki to mnie rozjebią. Więc może na początek cytaty. I pierwsze odnalazłam na kubku. Było napisane, nieważne jaki skąd wieje wiatr, ważne jak ustawisz żagle. I już miałam tak wypłynąć na szerokie wody życia, ale uświadomiłam sobie, że Paulina, kurwa, nie jesteś statkiem. No i że nadal jestem w porcie, przycumowana. Też drugi cytat, który przeczytałam, to nawet jak jesteś aniołem, komuś będzie przeszkadzał trzepot twoich skrzydeł. To piękne niech wybrzmi. No ale stwierdziłam, że jeśli tak, to po prostu trzeba trzepotać szybciej, żeby tym, którzy krytykują, zrobiło się zimno. Także tak to zrozumiałam. No i trzeci cytat, który odnalazłam, było napisane, za każdym człowiekiem sukcesu stoi inny człowiek sukcesu. I tak odwróciłam się ze siebie. I zrozumiałam, że dlatego kurwa za mną nikogo nie ma. No, to mi dosyć dużo wyjaśniło, także na tych cytatach się zatrzymałam, ale też właśnie tak zadawałam sobie takie pytania filozoficzne. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Ile to jeszcze potrwa? W sensie życie. No ale wyszłam też tam ze swojej klatki, z bloku i zobaczyłam, że taka moja znajoma wsadza takiego swojego małego synka do samochodu i mówi, nie zesraj się na fotelik, błagam cię. No i to mnie tak skutecznie z tej chmury zdjęło, prawda? Że jednak są to takie przyziemne rzeczy i nie warto filozofować. No ale też stwierdziłam, że skoro tyle czasu, no to też skorzystam z coachingu. Pójdę na coaching. No i poszłam. I tamten coachan, kołacz to jest jeszcze mądrzejszy. Najwyżej jest bułka Grahamka w
hierarchii. I on mówi taką rzecz. Jak cię boli głowa, to musisz przyłożyć rękę do czoła i odkleić ten ból. I ja tak patrzę, o głupia pizda, 350 zł mu zapłaciłam. Także coachingu nie polecam, prawda? To nie do końca działa. Ale jakiś czas później byłam w Łodzi, no i tam jak to w Łodzi też najpierw poczułam taką perfumę kierownika. Później podszedł do mnie Żul i on tak mówi, poratuje mnie pani parę groszy. Ja tak spojrzałam na niego od góry do dołu i mówię, parę groszy cię nie uratuje. No mi się ten coaching włączył. I mówię do niego, ty źle prosisz. Ty prosisz o grosze i otrzymujesz grosze, a musisz prosić o złotówki. A on, to poratuje mnie pani 350 zł. No ja mu kurwa dałam. Że dużo pieniędzy przejebane w pandemii. Niepotrzebnie zupełnie. No ale też w ogóle kiedyś byłam pod apteką. Tam któregoś dnia w ogóle koleś napadł na tą aptekę i chciał ukraść szampon dla żony. Nie wiem, o co tam chodzi. Ale ja spod tej apteki tak cofałam do tyłu. Ja jestem inteligentną osobą. No i w pewnym momencie uderzyłam w jakiś inny samochód. No nie? I tak zobaczyłam, że takie nowe Audi i pomyślałam, że mogłam mocniej pierdolnąć, prawda? Bo jednak komuś w tej pandemii się powodzi. No i tak podeszłam do tej pani i tam przepraszam i w ogóle, że nie chciałam i ten, tak dosyć szybko podeszłam. I ta pani mówi, że nie, że to nic nie szkodzi, że nieważne, że najważniejsze, że to nie ja, w sensie nie ona, bo mąż będzie dumny. Także czasem można przypadkiem zrobić coś dobrego. Tak, ale ktoś we mnie wierzy. To dobrze. Nie mam czasu na komentarz. Tu mamy tempo wydarzenia. Mam utrzymać po prostu, także na kurwia. Też nie wiem, czy tam sąsiadów macie ogólnie w życiu, czy ktoś mieszka w bloku na przykład i tam słyszycie, co sąsiedzi mówią za ścianą. Ja ostatnio poszłam do toalety, kichnęłam, a sąsiad mi odpowiedział na zdrowie. Także dosyć mocno mnie to zdziwiło. No ale też czasami słyszę, co oni tam mówią i się zastanawiam, czy to oni rozmawiają, czy to może ukryta prawda. No i tak raz słyszę, że sąsiad mówi, że kiedyś za 50 zł to on po prostu kupił cały koszyk jedzenia, a teraz ledwo mu dno zakrywa. No i tak sąsiadka niewiele myśląc mówi, to nieważne, najważniejsze, że zakrywa to, co przypomina ciebie. Prawdziwa miłość w Białymstoku. No i już tak zupełnie na koniec, będę spierdalać, bo mam daleko, to chcę wam powiedzieć, że polecam wam taką książkę do przeczytania. Doczytałam do 10 strony. Ta książka to Jak doprowadzać sprawy do końca. Naprawdę bardzo dobra, także czytajcie. No i cóż, miejcie więcej relacji w życiu niż na Instagramie. I dziękuję bardzo, to tyle ode mnie. Dziękuję.